wydobycie węgla, popierają kolejne odkrywki, nie zwracając uwagi na skutki tych odkrywek, które są dla środowiska, dla człowieka, dla przyrody. No przecież to, co widzimy na Jeziorze Gnieźnieńskim, to nie jest problem dzisiejszego dnia. To nie jest problem, jakiś mały problem. To jest katastrofa na skalę Polski. To jest nasze, powiedzmy, Morze Aralskie, które w ten sposób przez człowieka zniszczone zostało i nienaprawione do dzisiaj. W ten sam sposób działają nasi zarządzący, nie reagując na katastrofę, jaka jest na Pomorzu i Kujawie. Na czym polega ta katastrofa? Katastrofa, jak powiedziałem, katastrofa ekologiczna, która istnieje, zauważyliśmy około 15 lat temu, że znikają jeziora, strumienie głębinowe, torfowiska, lasy wysychają. Jest to skutek taki, że w odległości około 15 km od tego miejsca są kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Te kopalnie istnieją 70 lat. Wcześniej one nie oddziaływały na to, akurat na te jeziora, oddziaływały na inne jeziora, takie jak jezioro Głodowskie, które też ma podobne problemy i zniknęło prawie. O tym jeziorze się już nie mówi, mówiło się o tym 15 lat temu, ale teraz to jest problem jeziora Gnieźnieńskiego. To są kilkanaście jezior, które znikają na naszych oczach. Problem jest jeszcze większy, to widzimy, że są to wody powierzchniowe, stawy, studnie, ale nie widzimy, jaki problem jest wód głębinowych. Przecież wody głębinowe są też kopaliną, którą raz wypompowaną, ona nie odnawia się tak, jak na przykład węgiel wydobyty. Jeśli w tym kierunku dalej pójdziemy, to w tym rejonie nie będzie wody, będzie pustynia i będzie Sahara. No, w tym kierunku zmierzamy i zmierzają nasi rządzący, bo to w ich rękach należy decyzja, żeby wody odpompowane z tego terenu zaczęły wracać. Przecież te wody przez 70 lat ten rejon jest dewastowany przez odprowadzanie wody. Odprowadzono kilkanaście miliardów wody, metrów sześciennej wody, która powinna być w zasobach dla przyszłych pokoleń. Mówi pan tak, jakby miał pan pewność, że to właśnie kopalnia tutaj ma główny wpływ na to, co się dzieje. Z kolei ze strony kopalni słyszymy, jest susza, to się dzieje naturalnie, my nie mamy na to wpływu, bo my działamy zgodnie z przepisami. Jeśli zgodnie z przepisami, to półtora roku kopalnia działa bez pozwolenia prawnego na odkrywki jej to Misławice. Kopalnia zawsze mówiła, że nie ma problemu, to nie jest ich wina. Dostałem bardzo miły list kiedyś od byłego prezesa kopalni, który podał się dymisji przez moje działania, stwierdzając, że to przez Stowarzyszenie Przyjezierze i moje osobiście nie mógł zrealizować kolejnych odkrywek. Czy w 100% jest to wina kopalni? Na pewno nie. Na pewno jest też przyczyną zmiany klimatu, które następują. A dlaczego następują zmiany klimatu? Bo człowiek cały czas, wydobywając tę kopalinę węgiel brunatny, paląc ją w tych archaicznych kotłach parowych, które by zostały znalezione w XIX wieku, do tego czasu robi to samo. Emituje miliony ton dwutlenku węgla, który przyczynia się do zmian klimatu i pogłębia ten dramat Polski i świata. Jeśli nie powstrzymamy spalania węgla w Polsce, doprowadzimy do tego, że my jakoś jeszcze przeżyjemy. Nasze dzieci będą mieli tragedię, a wnukowie będą żyli naprawdę w tragicznych warunkach.